Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Lancy Pyszek, jestem wokalistą oraz trenerem wokalnym. Tak będzie lepiej. Zapraszamy Was na kolejny odcinek Eurowizyjnych Wojaży, tegorocznych Wojaży, ponieważ w tamtym roku też coś takiego miało miejsce i ponownie dzisiaj z gościem widzimy się z Magdą. Cześć! Którą chcieliście zobaczyć na kanale już od bardzo dawna. Magda jest takim moim głosem rozsądku. Często ją słyszycie właśnie w filmach. Ale swojego nie. No, swojego nie, ale mojego tak. Magda często mi pomaga właśnie przy realizacji różnych filmów, także dzisiaj po raz pierwszy możecie ją ujrzeć tak jakby z krwi i kości, jak wygląda. Boję się. Wygląda tak. Magda na co dzień zajmuje się aktorstwem, jest aktorką, no i tak artystycznie się dopełniają nasze dusze i teraz może artystycznie też się dopełnią właśnie w trakcie Eurowizji, ponieważ Magda jest fanką Eurowizji, w przeciwieństwie do Jarzy, i Magda mniej więcej ogarnia, co tam się dzieje na tych eurowizyjnych scenach i co roku ten właśnie kontest ogląda. Oglądać w ogóle w tamtym roku ten covidowy, czy nie? Nie było przecież w ogóle. Tak, ale było to takie, wiesz, takie... Ty nie oglądałaś? Tak, ale na co dzień Magda ogląda. Na co dzień. Co roku Magda ogląda, jeżeli nie ma covida. Także ponownie dzisiaj boję się. Boisz się? Nie ma się czego bać. Ja troszeczkę Magdę zmusiłem do tego, żeby dzisiaj ze mną właśnie nagrała ten film, bo Magda nie jest dzisiaj w nastroju, aczkolwiek mam nadzieję, że ten nastrój się zmieni. Jak zobaczysz, że musisz wylasać wysokie. Jeszcze nie. A może jakieś smutne wylasuje? A może wtedy. To będziemy sobie płakusiać troszeczkę. Jeżeli ten film Wam się spodobał, oczywiście zapraszam Was do tego, abyście zostawili łapkę w górę pod filmem, subskrypcję na kanale, komentujcie, jak wrażenia po tym odcinku, oraz zapraszam Was jeszcze na nasze media społecznościowe, które znajdziecie oczywiście tutaj. No i co? Zaczynamy. Magda, losuj pierwszą piosenkę. A jest tu Polska? Yes. Rafał. Chcę właśnie Rafała wylosować. Jezu, aż mi się ręce trzęsą. Stefania. Last Dance. Grecja. Greece. Dokładnie. Dobra, w takim razie lecimy. Nie wiem, ja zupełnie nie mam pojęcia, jak się prezentują te piosenki, bo ja też, po prostu nie słuchałam. Ja też nie znam Grecji. Chociaż Grecja na ogół ma zawsze fajne. Tak? Mhm. Pamiętasz Helenę Paparizou? Coś pamiętam. Milan to wygrało kiedyś. A ja pamiętam la 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 la. No było coś takiego, ale nie pamiętam, kto to śpiewał. Boże, nie. Boże, dawno taka zestresowana nie byłam, naprawdę. Just one last dance. No jestem ciekawa, bo tego jeszcze nie słyszałam. Jakaś młoda bardzo. I nagle autobus taki. To w jakimś filmie tak było, chyba Poszukać przeznaczenie, że dziewczyna stała tutaj blisko, koleś wyszedł, bo się kłócili i autobus go przejechał. Tak, tak, było coś takiego, a jeszcze była taka sytuacja, że w Mean Girls tam jedną dziewczynę, w tych wrednych dziewczynach na koniec. A to nie oglądałam, bo sama jestem zbyt wredna, więc takich rzeczy nie mogę już oglądać. Zobaczcie, pomyślcie, od razu widać, nie ma się powiem, gdzie nie widać, ale to nie jest wredna. Nie? Mi się na pewno, ja jestem w stanie to powiedzieć, jeżeli chodzi o warstwę wizualną, to średnio podobają efekty CGI, bo widać, że to jest wszystko robione na green screenie. A ja nie zwróciłam na to w ogóle uwagi, bo ona mi się bardzo podoba. I głos, i to wszystko jest takie monumentalne, rozkręca się z czasem, więc podoba mi się. Okej, podoba ci się? Dobra, okej, tak. Ja żenię, była taka. No bo mi się wszystko podoba. Nie wiem, czy wyczuwasz coś takiego, ale ja wyczuwam tutaj vibe troszeczkę Dua Lipy Physical. Troszeczkę. Physical. Trochę może. Ale już wiem, co mi się tak podoba, bo ta dziewczyna właśnie ma w sobie jakiś taki struggling. Się z nią identyfikuje, a później się tak otwiera i wszystko jej się udaje. Tak, no, motyw taki z tym tonącym pod wodą miastem, taki niecodzienny, jeszcze Pegas. Okej. No ale wokalnie jakoś mnie tutaj w tej chwili jeszcze nie przykuwa na tyle, żebym zwrócił na to uwagę, jakoś to opisał, bo po prostu nie wiem, może wizualnie odciągają uwagę od muzyki. Może. Myślałam, że jest gołe. I tak... No, że tak też spojrzałem. Chodź tam do miejsca. Nie, no, niby nie jest nago, ale tam coś... Coś prześwituje.
W każdym razie fajnie, na razie wokalnie wygląda to przyzwoicie, ale jestem ciekawa, jak to wyjdzie na żywo. Też o tym pomyślałam, że ciekawe. Bo wydaje, ja się obawiam, że to może zginąć wśród innych propozycji Eurowizji, to nie jest na tyle wyrównujące się kawałek. Na pewno nie, nie ma takiej wibracji przebojowej, no. Ale mi się spodobało, bo właśnie jakoś tak rezonuje ze mną taka atmosfera. Atmosfera Straglingu. Tak, który później się otwiera i no jeszcze spotkała tego chłopaka, który był goły. Który był goły i tam coś skarczało. Tak, pewnie dlatego mi się spodobało. Dobra, to teraz nie będzie losowanka, tylko teraz Ci daję propozycję, bo tak pomyślałem po miniaturce, że to może być dla Ciebie. Tak? Tak. A co to? No zaraz zobaczysz. Chcesz, wiesz, może tam... bardzo możliwe, że to będzie jakiś badziew, ale... Dobra. Też tam ktoś koło jest? Blind Channel, Dark Side, Finlandia. Jak na razie to mi bardziej przypomina Erasmusa niż jakiś tak, dekret. Tak, Erasmus albo P.O.D. coś takiego. No, właśnie, nie wiem czy wy wiecie, Magda wygląda bardzo łagodnie, ale ona na przykład mówi, na przykład, że była na kogoś wkurzona i cały dzień słucha death metalu. I sobie wyobrażałam, że zabijam kogoś. Więc wiesz, na razie tylko w głowie, ale co kto wie. Mój brat mówi tak samo, jak będziesz sobie tak wyobrażać, to w końcu to zrobisz. No, to co sądzisz? Masz ochotę któregoś deadnąć? Nie, właśnie podobają mi się, chociaż tak? To jest takie lekkie bardzo. No właśnie bardziej glam rock. Kojarzysz P.O.D.? No właśnie nie. Oni właśnie mieli taki przebój Satellite i właśnie rap taki lekki wymieszany z rockiem. Okej, okay. No nie, właśnie nie kojarzę. A, dobra, ale lubiłam to bardzo. Tak na początku teraz poczułem, że vibe, mówię, kurde, chyba się ma gdzieś tak nie spodoba. Idziemy dalej. I ja robię czasami ze swoimi uczniami takie ćwiczenie, żeby było bardziej pierwsze. Widzisz, bo on cię umie uczą, nie? Łyk. Moi drodzy, no mi to się na razie wydaje, że... Znaczy, w sensie ja się cieszę zazwyczaj, że takie zespoły się pojawiają na Eurowizji, że to jest coś innego. Bo jest co 2 lata, co 3 lata się pojawia właśnie jeden taki zespół, tak mi się wydaje. Że jeden taki zespół, taki temat jest bardziej rocka, takiej cięższej, nie? W tamtym roku też coś takiego było. Hatari? A to 2 lata temu chyba było Hatari. Może, no. ale było, tam to tak, było takie Hatari bardziej było dziwne. Dobre, ja to Hatari słuchałem. Dobra, to było... Tam to było takie w stylu Rammsteina trochę. No takie... może tak, tylko bardziej takiego queerowego Rammsteina, bo tam się działo tak bardziej właśnie queerowo było. Prawie orgia była na scenie, no tak? To tak wyglądało. I jeszcze ten piękny wokal, który tak śpiewał właśnie. Dobra, lecimy dalej. Podoba ci się? No. Jednak się kleiło i to jest Wpada w ucho. Wpada w ucho. No jest taki catchy moment, który... Takie, myślę, że głównie dla młodzieży, takiej rockowej to może... No ja patrzę na to przychylnie dlatego, bo ja lubię po prostu jak się coś nowego pojawia. Nie jak typowy kolejny ładny popowy kawałeczek, albo jakaś ładna dziewczynka, tylko po prostu... Albo ładny chłopiec, tylko jak po prostu coś się innego dzieje na tej scenie. Tam była jeszcze chyba partia rapowana, którą niestety przewinąłem. O, a właśnie ona mi się bardzo podobała. No, fajnie rapował. No tak, ale tam by jeszcze było trochę więcej, tylko ja to przewinęłem. No, Megadeth to nie było. No. Ale takie myślę, że przyswajalne dla mas to może być. Tak. Takie... No, dodanie trochę takiej łagodności w postaci takiego właśnie glamo uroka. To nie jest. No, nie wiem, i brzmi to przebojowo, jest powtarzalne. To takie. Wpada w ucho. No. Bo ja nie wiem, czy to można w ogóle kategoryzować w kategorii glam rock, jak sobie tak mówię z racji tego, że po prostu widzę, że ci chłopacy są, wiesz, wiecie, w tatuażach, tacy troszeczkę wylansowani, więc to miałem po prostu na myśli. Nie jest to jakiś mój faworyt eurowizyjny, ale ja po prostu patrzę tak dobrze na takie rzeczy, bo cieszę się, jak coś innego się na Eurowizji pojawia i przełamuję taką rutynkę. Idziemy, moja droga, dalej. O, ciekawe, co teraz będzie. Losuj. Może coś smutnego teraz. No to losuj. A Rafał, chodź tu. Irlandia. Leslie Roy Maps. Tego też nie znam. Ciekawe. Na początku od razu pragnę zauważyć, to, że ona nie śpiewa tutaj na żywo, na 100%.
jeszcze fakt, że chyba warstwa wizualna była klejona tak troszeczkę, wiesz, po kosztach, nie? Na szybko. No nie, jakby, no nie każdy może kraj ma zdolności finansowe takie, żeby finansować w jakiś bardzo widowiskowy sposób, aczkolwiek pomysłowo wykorzystano oświetlenie jakiegoś budynku, dodano jeszcze troszeczkę innego oświetlenia i na szybko zrobiono jakąś warstwę wizualną, na którą sobie można popatrzeć. Szykuje się taki słodki, popowy, ale dynamiczny kawałek. W ogóle jakoś tak mi się... I ona jest taka, ma w sobie coś takiego miłego bardzo, i tak, że ma... się ją lubi. Tak, nie? Wygląda na bardzo miłą osobę, aczkolwiek jakoś tak jestem ciekawy, jak ona będzie wyglądała, bo mam wrażenie, że tutaj dano te światła, jakąś tam otoczkę wizualną już zrobiono, ale ona jest po prostu ubrana w kurtkę. Tak, że to jest ona takie nieprzygotowane. Tak, że to jest tak widać, jakby ona po prostu była nieprzygotowana. Może było bardzo zimno w Irlandii, ale po prostu ona jako postać nie jest tutaj zrobiona wizualnie. Mam wrażenie, że po prostu przygotowali scenę, ona przyszła, ubrana na wiesz, i zero make-upu chyba tutaj jest, czy tylko, albo taki make-up nie, no make-up. Nie, no ale make-up no make-up chyba, kurczę, bo nie widzę, żeby coś tam się działo. Nie jestem się makijażu, więc jest. Ja też nie. Ja mam w ogóle wrażenie, jakby tam wiatr tam napierdzielał w nią, czy coś, i ona tak... Jakby walczyła z tą pogodą trochę, nie? Trochę jest tak, jest tak trochę, że trochę za dużo też energii daje. A ona mi się kojarzy z moją siostrą, bo moja siostra jest właśnie taka szybka tutaj. No. Może dlatego ją polubiłam. Ale pozdrow dla puszka. Puszek! No, troszeczkę za bardzo tutaj gestykuluje i za bardzo jest dynamiczna w stosunku do, nawet do tej bardzo energetycznej piosenki, nie? Pewnie tak, no muszę coś zhejtować, prawda? No, nie muszę? Musisz, ja po prostu jestem sobą. Jak mi o tym powiedziałeś, to zaczęłam zwracać na to uwagę, że tutaj nic się nie dzieje tak naprawdę, a ona tak jakby jakieś tam potwory wyskakiwały. Jakby tam sobie coś walnęła na szybkości. Może po prostu taka patrz, jest. Może... Patrz na ten kadr. Ale myślę, że to adrenalina i endorfiny ją tak tutaj windują, bo ja mam podobnie, że jak siedzę sobie po prostu, to mogę siedzieć cały dzień, leżeć cały dzień i nic, a jak wychodzę na scenę, to... Wynajęliśmy dach tego basenu tylko na godzinę, nie mamy czasu, musimy się streszczać. O Jezu. Powiem wam, że mi się żarcik wyostrzył, ale no, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, to tylko traktujemy w kategorii. Wyostrzył? No nie, no taki hejterski się zrobiłem. A wcześniej nie byłeś? Nie, chyba zawsze starałem się tak obiektywnie mówić. No starałeś się, tutaj... Zbliżenie na moją twarz, proszę Mateusz. Teraz trzepane włosy pasują do jej w ogóle energii. Osobowości chyba tak. Ale wiesz co, może to będzie coś takiego jak z Mansem Zelmerlowem, chyba coś takiego było, że on po prostu pokazywał jakieś wizualizacje tak. I tutaj jak wszystko będzie już gotowe, występ będzie gotowy, to może ona będzie... Pojawią, wiesz, tak, ona nie, będzie czarować. Ale tutaj mi się wydaje, że ona bardziej energetycznie po prostu jest tak nastawiona i ona... pokazuje swoje wokalne jakieś kroki, właśnie tą gestykulację, na przykład jak hum, to tę rękę tak pokazuje, wiesz, to jest bardziej mi się pod wpływem takiego, nie wiem, że ona chce jakby wydatnić jeszcze bardziej, sprawić, że będzie jeszcze mocniejszy ten dźwięk, po prostu pokazując jeszcze coś w trakcie śpiewania. Jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że to nie jest oficjalny teledysk, tylko to jest wideo z Late Late Show jakiegoś na RTE One. Czyli tak naprawdę możliwe było, że w telewizji wieczornej zostało to puszczone i po prostu taka scenka sobie została przygotowana właśnie na dachu tego na przykład RTI, więc jakby no my sobie tutaj śmieszkujemy, ale to w takiej formie zostało to przedstawione z drugiej strony, więc mogłoby to ogarnięte być jeszcze bardziej, ale nie jest najgorzej, nie jest źle, po prostu taki występ w śniadaniówce, nie? Ale tylko przyjemny jest. Przyjemny, całkiem. Ale szkoda, że z playbacku. No jestem ciekawy, co z tego będzie. Tytuł mnie zmylił. Myślałam, że to będzie coś smętnego i spokojnego, a okazało się zupełnie inaczej. Piosenka jest w miarę okej, ale wydaje mi się, że monotonna mimo wszystko. Jest trochę cały monotonna. Czas jest na tej samej linii wszystko. Tak, ale wiesz co, mi się wydaje, że jest bardziej zapamiętywalna niż niektóre piosenki, które mogliśmy już usłyszeć na przykład z Jarzyną we wcześniejszych odcinkach. Pragnę zwrócić uwagę na to, że jednak ta wesołość i ten vibe mi się na tyle podoba, że mi się wydaje, że zapamiętam ten kawałek i jest według mnie przyjemny na plus. Bardzo zabawnie wygląda po prostu ta pani, która robi kardio życia w trakcie tego występu. Mi się bardziej właśnie spodobała ona i jej osobowość niż sama ta piosenka, bo... No, widzisz.
Moi drodzy, mamy tutaj iście przebierańsko, bo się pomotaliśmy w ogóle w tym naszym scenariuszu eurowizyjnym, ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję Ci, Magda, za to, że zgodziłaś się wystąpić i Magdę zobaczymy również wkrótce w kolejnym odcinku eurowizyjnym. Mam nadzieję, że nasze towarzystwo Wam się podobało. Jeżeli tak było, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę pod filmem, subskrypcję na kanale i... Co jeszcze? I nic! I jeszcze tam jest taki na dole taki link w opisie, który możecie sobie podejrzeć. To na tyle. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Pa, pa.